Po efektownym zwycięstwie nad reprezentacją San Marino, kadra prowadzona przez trenera Bartłomieja Zalewskiego mogła już dzisiaj przepieczętować awans do rundy elit w kategorii U17. Drugim rywalem Polaków była reprezentacja gospodarzy, a więc drużyna Cypru. Też kolejny mecz, kiedy to przyszło nam się mierzyć w iście tropikalnych warunkach atmosferycznych. Ponad 30 stopni dzisiaj na stadionie w małej miejscowości pod Pafos. To skład reprezentacji Polski na to spotkanie. W bramce z numerem 1 Marcel Lotka, dalej z dwójką Smajdor, z czwórką Mike Nawrocki, z piątką kapitan naszego zespołu Pleśnierowicz, z szóstką Michał Karbownik, z siódemką Olaf Kobacki, z ósemką Mateusz Bogusz, z numerem 10 Szymon Czyż, z numerem 11 Jakub Karbownik, z numerem 13 Sebastian Mach i z 19 Bartosz Bida. Ci dwaj ostatni to nowe postacie w składzie biało-czerwonych w porównaniu z 11 desygnowaną na mecz San Marino. To początek spotkania. Długa piłka zagrana w kierunku Bartosza Bidy. Znakomicie tutaj przeczytał te podanie. Bartosz Bida w polu karnym na balans ciała minął obrońcę, podał do Kobackiego. Kobacki jeszcze ładnie sobie wypracował pozycję strzelecką i tutaj ratuje obrońca cypryjski skórę swojemu bramkarzowi, wybijając futbolówkę z linii bramkowej. Raz jeszcze widzimy tę sytuację z innego ujęcia. Kolejna akcja biało-czerwonych. Świetny teraz przerzut na lewą stronę do Jakuba Karbownika. Ten naprawdę dzisiaj imponował kontrolą piłki, pojedynkami z prawym obrońcą Cypryjczyków. Tutaj świetnie dośrodkował w pole karne. Futbolówka trafia do Kobackiego. Kobacki szuka tym razem podania, ale tutaj Bartosz Bida nie zdołał włożyć tam nogi między zawodników cypryjskich i cały czas mieliśmy na stadionie w Kołkili wynik 0-0. Kolejna akcja Karbownika. Wycofanie do Sebastiana Macha, dośrodkowanie w pole karne Cypryjczyków. Jest Olaf Kobacki, szukała go piłka w pierwszej fazie tego spotkania, ale i tym razem nie udało się pokonać dobrze dzisiaj wyglądającego Savasa Nikolaou. To odpowiedź Cypryjczyków, nieco przypadkowa, ale dobra ostatecznie piłka do prawo skrzydłowego. Dośrodkowanie w nasze pole karne i tutaj Marcel Lotka tak asekuracyjnie jeszcze wybił tę piłkę poza siebie. Kolejna akcja gospodarzy, dobrze w środku pola zabrał się z futbolówką Giongos Naum. Zagrał tę piłkę ze skrzydłowym, jeszcze raz tutaj Naum, ale dobrze wychodzi z bramki Marcel Lotka, uprzedzając zawodnika rywali. A to z kolei już końcówka pierwszej połowy i uderzenie z rzutu wolnego Mateusza Bogusza. Po raz kolejny dobrze interweniuje Savas Nikolaou. Jeszcze było zamieszanie w polu karnym, zresztą podobnych sytuacji było w tym spotkaniu więcej. To już obrazki z drugiej części spotkania. Sebastian Mach świetnie wypatrzył tutaj Michała Karbownika. Karbownik zabiera się z tą piłką w pole karne. Nieco szczęśliwie wraca futbolówka do niego. Jeszcze Karbownik oddaje strzał. No i to była chyba najlepsza interwencja Nikolaou w tym spotkaniu. Naprawdę duże brawa dla cypryjskiego golkipera za tę interwencję. Wszedł na boisko w miejsce Karbownika Eisenhardt i od razu miał sytuację na pokonanie bramkarza z rzutu wolnego. Dobrze ułożona lewa stopa, ale tym razem zabrakło odrobiny precyzji. Kolejna zmiana w zespole biało-czerwonych. Schodzi z boiska tym razem Mateusz Bogusz. W jego miejsce pojawia się dobrze rozumiejący się z Bartoszem Bidą Mikołaj Nawrocki. Także zawodnik Jagiellonii Białystok. Tutaj jeszcze sytuację mieli Cypryjczycy. Ich napastnik w polu karnym Andriakos Kakuli mógł pokonać Lotkę, ale na nasze szczęście ta sztuka mu się w tej sytuacji nie udała. Kolejna akcja Polaków, jest Michał Karbownik. Dobrze poszukał tym podaniem, zagrał taką miękką piłkę w kierunku Bidy i tutaj Bartosz Bida, wydawało się, że będzie mógł celebrować pierwsze trafienie w tym spotkaniu, ale miał teraz odrobinę szczęścia golkiper Cypryjczyków Savas Nikolaou. Futbolówka, jak widzimy, trafiła tylko w słupek. To już była sama końcówka spotkania, naprawdę nerwy dawały o sobie znać, bo bramka dla Polaków oznaczała nasz awans do kolejnej rundy. Z kolei Cypryjczycy w przypadku porażki no poważnie by ograniczyli swoje szanse na awans do rundy elit i musieliby czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych meczach. To już 72. minuta meczu. Szymon Czyż zagrywa piłkę w kierunku Pawła Żuka. Paweł Żuk zdołał ją jeszcze zagrać. Odbija się ta piłka od Cypryjczyka. Jeszcze Bartosz Bida zdołał ją dziubnąć. Mikołaj Nawrocki wpisuje się na listę strzelców. Kapitalne wejście zaliczył zawodnik Jagiellonii Białystok. I tutaj widzimy szalona radość reprezentantów Polski. No, oni mieli świadomość tego, że ta bramka daje duży zastrzyk takiego spokoju, bowiem w przypadku dowiezienia tego wyniku już byliśmy w drugiej rundzie eliminacji do Mistrzostw Europy. Raz jeszcze widzimy, że tutaj jeszcze faulowany był, wydaje się, przez Cypryjczyków Bartosz Bida, ale to już było nieistotne. Ważne, że Mikołaj Nawrocki
znalazł drogę do bramki Cypryjczyków. Jeszcze tutaj ostatnia akcja, już taki akt rozpaczy w wykonaniu naszych rywali. Rzut wolny i dośrodkowanie w pole karne. Tam szukali rzutu karnego, kładli się w polu karnym nasi rywale, ale milczał gwizdek portugalskiego arbitra. Jeszcze mieliśmy znakomitą sytuację, a konkretnie Eisenhardt, który podaje tutaj do Nawrockiego i tym razem Mikołaj Nawrocki przegrywa pojedynek z Savasem. I to już był ostatni akord tego spotkania. Więcej bramek w tym meczu nie mieliśmy. Konkluzja jednak jest taka i jest ona dla nas bardzo przyjemna. Polacy zapewnili sobie po dwóch meczach awans do rundy elit, ale przed nami jeszcze poniedziałkowy mecz o pierwsze miejsce z reprezentacją Szwecji, która dzisiaj wygrała San Marino 9-0. A przypominamy, że tutaj każdy punkt i każda bramka ma znaczenie, jeżeli chodzi o rozstawienie w losowaniu drugiej rundy elit.